Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc wrzesień. Dzisiaj lecimy z zestawem za 7000 zł, tak więc trzymajcie się i zaczynamy. No to słuchajcie, zaczynamy oczywiście od procesora. Ja tutaj wybrałem Intel Core i5-12400F, czyli 6 rdzeni, 12 wątków. Ten procesor, jak widzicie, jest w cenie 949 zł. Jest to oczywiście 12 generacja procesorów Intela na podstawkę 1700. Tak więc ten procesor wybrałem i obsadzimy go na płycie głównej od firmy Gigabyte. Myślę, bardzo ciekawa płyta. Oczywiście na DDR-ach czwórkach. Mamy tą płytę w cenie 749 zł, tak więc myślę, cena też całkiem fajna, biorąc pod uwagę możliwości wyposażenia samej płyty. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy całkiem sporą ilość złącz M2 do podłączenia dysków. Mamy tutaj jedno u samej góry z radiatorem, jak widzicie zresztą, i poniżej tutaj też, jak widzicie, mamy jeszcze dwa złącza M2, tak więc całkiem sporą ilość dysków możemy sobie na tej płycie posadzić. Oczywiście mamy cztery banki na pamięć, mamy chłodzoną sekcję zasilania, tak więc płyta wydaje się być całkiem ciekawą propozycją w tej kwocie. Tak prezentuje się oto tylny panel I/O. Tak więc mamy tutaj oczywiście kartę dźwiękową, mamy LANy, USB 2.0, USB 3.0, tak więc wszystko to, czego dusza może zapragnąć. No i lecimy dalej, czyli pamięci. Ja tutaj wybrałem GoodRam, są to pamięci IRDM Pro Deep Black 16 GB, taktowanie 3600 MHz z opóźnieniami CL18, bardzo fajne pamięci w bardzo fajnej cenie, 323 zł. Następnie lecimy z magazynem danych. Ja tutaj postawiłem na sprawdzoną konstrukcję Samsunga i wybrałem dysk o pojemności 1 TB, oczywiście na złączu M2. Jest to Samsung 980 w cenie 479 zł. Do zasilenia tego wszystkiego użyjemy Corsara RM750W z certyfikatem 80 Plus Gold. Jak widzicie, jest to zasilacz w pełni modularny. Mamy tutaj 750 W mocy, tak więc bez problemu wystarczy nam ta moc, żeby zasilić wszystkie komponenty, jakie znajdą się właśnie w tym zestawie. Jeśli chodzi o obudowę, ja tutaj wybrałem obudowę od Fantexa. Jest to dokładnie Eclipse G360A w wersji kolorystycznej czarnej. Myślę, fajna, duża skrzynka. Mamy tutaj trzy wentylatory na wyposażeniu w standardzie. Tutaj widzimy, jeszcze mamy jakiś taki pasek LED-owy świecący. Tak więc w tej obudowie, myślę, wszystko uda nam się bez problemu zamknąć. Mamy tutaj oczywiście piwnicę. Obudowa w cenie 449 zł. No i przechodzimy teraz do karty graficznej. Ja tutaj postawiłem na RTX-a 3070. Udało się w tej cenie taką kartę oto zmieścić. Myślę, że dopłata do 3070 Ti jest troszeczkę bez sensu. Zyskamy niewiele więcej, a będziemy musieli sporo więcej do takiej karty dołożyć. Jest to oczywiście wersja od GameWorlda, 8 GB VRAM-u. Myślę, bardzo fajna karta, ładny układ chłodzenia, nawet z podświetleniem. Z tyłu tak wygląda, może powiększymy, tak wygląda z tyłu backplate tej karty. Naprawdę fajna, myślę, karciocha. No i słuchajcie, mamy jeszcze troszeczkę budżetu, tak więc postarałem się, aby nasz procesor miał też zapewnione jakieś w miarę fajne chłodzenie niż tylko cooler boxowy. Tak więc słuchajcie, wlatuje tutaj I/O, czyli chłodzenie wodne od firmy MSI. Jest to dokładnie Core Liquid 280, czyli chłodnica 280 mm. W cenie 569 zł. Myślę, że to chłodzenie zwiększy kulturę pracy, jeśli chodzi o ten cały zestaw. Tak więc dodatkowo właśnie to chłodzenie od MSI wlatuje do tego zestawu i już Wam mówię, ile taki cały zestaw by kosztował. Jest to dokładnie 7066 zł. Tak więc słuchajcie, standardowo linki do tych wszystkich podzespołów znajdziecie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeśli chcielibyście, abym złożył dla Was taki zestaw, piszcie. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć!